Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, Czyszcza Wsąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Meta na wyczekiwanym brudnie. No i tak, dziś będzie winda tu, winda tam i winda jeszcze gdzieś tam. Natomiast zanim dojdziemy do wind, bo windy będą się pojawiać na kolejnych stacjach Meta, najpierw mamy brudno i jak widzicie, trochę się tutaj dzieje. A mianowicie, jak możecie zaobserwować aktualnie na tych zdjęciach, mamy już powoli przygotowanie do odtwarzania nawierzchni. No dobrze, nie przesadzajmy. Mamy tutaj jeszcze parę otworów technologicznych, co oznacza, że nie może być tutaj odtwarzana całkowicie jeszcze nawierzchnia, czy jakkolwiek ulica, ponieważ no nie da się. Nie da się budować nad dziurą, a przynajmniej nie będziemy robić tego tutaj na budowie Meta w tymże też rejonie, także czekamy, aż to zostanie wszystko zespane, ponieważ prace trwają intensywnie na dole. Głównie oczywiście to jest wykończeniówka. Jakieś malarstwo, brukarstwo, czy też po prostu tynkarstwo, no głównie wykończenie, tak jak mówiłem. Także tutaj mniej więcej tak wyglądają prace, ale cofnijmy się trochę na początek jeszcze placu budowy, bo mamy tutaj przedszkole, o którym czasami tam coś wspominam. I przy przedszkolu już prace głównie trwają tylko i wyłącznie w środku, czyli doposażanie całego obiektu w środku, tak aby od września już mógł normalnie funkcjonować. Proszę bardzo, tak wygląda to przedszkole. I ono tutaj się znajduje, został wyburzony stary budynek, ponieważ znajdował się nad miejscem, gdzie teraz jest to dostawcze Merta. Po prostu nie mógł być w tym samym dokładnie miejscu, ale teraz jak widzicie, Gulermark całkiem ładnie go już odbudował i wygląda jakby był trochę nawet większy czy nowszy, znaczy na pewno nowszy, ale czy większy? No nie wiem, ja nie pamiętam dokładnie tych wszystkich rejonów, zanim tutaj była budowa Merta, więc nie jestem w stanie tego wam odpowiedzieć. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że sam punkt informacji Merta znajduje się na jednym z boisków szkoły, co oznacza, iż punkt informacji będzie musiał wcześniej pójść do rozbiórki i zniknąć stąd, ponieważ będzie musiało być odbudowane te boisko, na którym się znajduje. Także to też tutaj będzie się dziać. No dobrze, wracając na plac budowy, idąc od końca, czyli teleportujemy się na drugi koniec, czyli przy komorze startowej, tam już właściwie nic nie widzimy. Tam jest ostatnia zasypka. Niech tu tych miejscach, gdzie jeszcze są jakieś tam mniejsze otwory technologiczne, dotrwają przy tym pracę, żeby wykończyć to dokładnie. No i tak jak mówiłem, właśnie jest już przygotowanie pod odtwarzanie powoli tutaj nawierzchni. No już jest to najwyższy czas mimo wszystko. Także tutaj z komory startowej, gdzie były wkładane tarcze TBM, już właściwie nic nie widać na górze. I to dobra też nowina. Dalej przy skrzyżowaniu ulicy Kondratowicza z Łabiszyńską, tam się trochę już więcej dzieje, a mianowicie nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o odtwarzanie. No dobrze, mamy już powoli wyrównywanie terenu pod przyszłe jezdnie, jednakże nie mamy jeszcze jakiegokolwiek tutaj utwardzania terenu, czy też tych rzeczy. Mamy też tutaj dosyć dużo jeszcze pozostawionych płyt betonowych, żeby tutaj pojazdy towarowe i ciężarowe mogły tutaj lepiej dojeżdżać w nich tutaj miejsca, także to powoli też tutaj się pojawia, ale jak widzimy tutaj śladów, że to był plac budowy Meta, właściwie nie widzimy, widzimy tylko i wyłącznie, że tutaj po prostu powstaje nowa ulica. Idąc dalej, mamy ten miejsce, gdzie faktycznie zaczyna się już część stacyjna, gdzie my będziemy mogli wchodzić na stację Meta. No i mamy wyjścia. Wszystkie tutaj wyjścia, z tego co pamiętam, czekajcie, jeszcze sobie zerknę na drugie wyjście. Tak, obydwa wyjścia mają schody ruchome tutaj na powierzchnię, będą oczywiście na powierzchni schody raczej włączone, ale to zależy już od Meta. Mamy też windy, mamy też tutaj klasyczną windę pośrodku drogi, pośrodku ulicy Kondratowicza tutaj będzie winda, bardzo lubię te windy. One pokazują, że do nich nie ma dostępu, chociaż tak naprawdę jeżeli chcemy, to z nich skorzystamy. No i tutaj na tej stacji Meta najmniej są zaawansowane prace co do wind, ponieważ jeszcze nie powstają do końca jeszcze w całości szyby windowe, chociaż to nie do końca, ponieważ jak za chwilę przejdziemy dalej, to zobaczycie, że w niektórych miejscach dopiero co powstaje konstrukcja tych wind. No ale tak jak tutaj widzicie, na środku też ulicy mamy część techniczną, pewnie to będą wentylatornie i też powoli tutaj powstają. Jeszcze nie ma prac wykończeniowych przy budynkach technicznych czy też windach, ponieważ trwają prace jeszcze z samym montażem elementów, które są w środku i do tego pewnie też niedługo przejdziemy. Co do odtwarzania jezdni w tymże rejonie, ja nic nie widzę. Idąc dalej, mamy już trochę więcej z odtwarzania, ale zanim dojdziemy do odtwarzania, mamy jeszcze jedną dziurę. I
To jest coś, czego się nie spodziewałem. W sensie myślałem, że już została tylko i wyłącznie jeden otwór technologiczny, ale jednak nie, jest jeszcze jedna dziura, także ona też tutaj się znajduje. Natomiast wracając do tej części, o której mówiłem, czyli przy tramwajach bezpośrednio, mamy oczywiście kolejne windy. No, to nikogo nie zdziwi. Otwór technologiczny, który powoli zaczyna być już zamykany. Możemy tutaj zobaczyć już przyszłe słupy, które się pojawiają. I jak wygląda to mniej więcej na poziomie minus 1. Jak zleciałem trochę niżej na dronie, możecie zaobserwować, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Czyli coś tam można już właściwie zerknąć i podejrzeć. Ale to wszystko już tutaj się zamyka przed nami i nie będziemy mogli patrzeć. Kolejna rzecz to jest oczywiście kościół i wyjście pod kościołem. Z tego ujęcia jestem bardzo zadowolony, jak i również ze zdjęć, które zrobiłem przy okazji. Także jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj lot dronem oczywiście dosyć dalej ciągnie, abyśmy sobie zobaczyli, jak wyglądają wyjścia przy przystankach tramwajowych. One tutaj też są. Są tam dwie windy, bo to jest odcinek z windami, więc tutaj są dwie windy. No i jest to też wyjście. W okolicy jeszcze, z tego co mi się wydaje, powstają nowe windy. Właśnie o nich bym wam teraz powiedział. A konkretnie nowa winda, która faktycznie nam tutaj powstaje, jest po drugiej stronie torowiska, czyli po w stronie zachodniej tejże stacji metro Brudno. Tam całkowicie powstaje nowy obiekt, ponieważ wcześniej nie mógł powstawać, bo tu był właśnie jeszcze otwór technologiczny. Najprawdopodobniej tam będzie jeszcze klatka schodowa i pewnie jakaś winda towarowa. Natomiast bliżej przystanku tramwajowego w kierunku centrum mamy też windę, która już prawie w całości powstaje, no i oczywiście wyjście zwykłe, które też całkiem ładnie jest widoczne, jak możecie zaobserwować na tych też również zdjęciach. Także tak mniej więcej wygląda stacja metro Brudno i może przejdźmy dalej. No, raczej na pewno, bo czas jak zawsze strasznie marnuje na tę stację. Dalszy obiekt to jest wentylatornia V21. Już sobie biegnę do zdjęć. I na zdjęciach, z tego co widzę, dużo się nie zmieniło od ostatniego czasu. Co prawda widzimy, że powoli już są przygotowywane prace do odtwarzania tutaj ulicy, jednakże to dopiero będzie równolegle z odtwarzaniem tego nad stacją metro Brudno, więc tutaj w dużym skrócie właściwie się nic nie zmieniło. Jedyne co tutaj można będzie zobaczyć, to jak to po prostu wygląda aktualnie i że te budynki są już powoli wykańczone z zewnątrz i że właściwie większość tych obiektów technicznych w środku jest już zamontowanych. Także to tak w dużym skrócie. Lecimy dalej na kolejną stację, czyli metro Kondratowicza. Albo w skrócie, jak niedługo będziemy my już słyszeć, następna stacja Kondratowicza. Chociaż to nie będzie ten sam głos już na przystankach dla autobusów czy też tramwajów. I tak, nie zdziwiliście się, mówię oczywiście o tramwaju na zieloną białękę, bo do niego jest tutaj przygotowane jedno z wyjść. Natomiast wracając na ziemię i o rzeczach, które faktycznie powstają, a nie są w planach, to jest stacja metra. I tutaj lecąc sobie bezpośrednio od strony wschodniej, możecie zaobserwować, jak to wygląda też ta całość. Mamy tu po pierwsze te wyjścia, przy których są faktycznie windy. Windy już są z przeszklaniem, i właściwie mają już w sobie wszystkie urządzenia zamontowane lub są naprawdę na finiszu. Także w teorii jakbyście wcisnęli, to może i byście zjechali. Chociaż domyślam się, że jeszcze nie są włączone serwisowo, ale już są w całości gotowe. Jak widzicie, całkiem ładnie się pojawiły tutaj i akompanują według mnie z tymi wyjściami. Jest na nich ładne logo metra i to też zobaczycie na stacji Zacisze, bo tam też takie już się znajdują. No i według mnie ładnie wyglądają. Nie wiem, jak będzie z ich psuciem, ale to sprawdzimy już bezpośrednio w mniejsza z tym za rok, ale miejmy nadzieję, że będzie całkiem przyjaźnie. Natomiast lecąc już sobie dalej nad całym placem budowy, możecie zaobserwować, jak to wygląda. Ulica tutaj jest na najbardziej zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o spektakularność. Po prostu tutaj będzie naprawdę dosyć dużo do odtworzenia i powoli już tutaj mamy pierwszą warstwę asfaltu, którą widzieliśmy jeszcze w grudniu, z tego co pamiętam. Czy w listopadzie, kiedy był ostatni odcinek z Brudna. I tak właściwie to wygląda. Wyjścia tutaj są. Wyjście jest tutaj dosyć dużo. Prawie wszystkie wyjścia, jak nie wszystkie, mają schody ruchome. Także tutaj nie ma co naprawdę narzekać, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Od drugiej strony, od ulicy, od strony szpitala, tu mi się wydaje, że trochę są bardziej zaawansowane prace faktycznie przy odtwarzaniu jezdni, jak i również pojawiają się już w niektórych miejscach faktycznie co jakiś czas chodnik. I byłoby miło, gdyby faktycznie nas tutaj puścili, żebyśmy mogli już chodzić tymi chodnikami po tej stronie, nie musieć na okrągło niektórymi czasami chodzić. Chociaż ja tutaj tak czy siak, jak nagrywam ten odcinek, miałem straszną sytuację, bo
Ja jeżdżę zazwyczaj między stacją metro Brudno a Kondratowicza 112. Mi przyjechała 112, ale się zepsuła. No i tak z 20 czy 30 minut straciłem tam czekając. Na piechotę bym już szybciej przeszedł stację, ale było dosyć zimno w sobotę, więc no cóż. To prawda, słońce świeciło, ale i tak było zimno. Natomiast najważniejsza rzecz, jaka mnie tutaj spotkała, to jest winda. Mamy podwójną windę. I tak, nie przesłyszeliście się. Mamy podwójną windę na stacji metra Kondratowicza. I nie jestem wam w stanie jeszcze powiedzieć więcej szczegółów na temat tej windy, bo muszę się dopytać punktów informacji i Gulermatku właściwie o co tu chodzi. Bo jakby nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji na stacji metra, aby dwie obok siebie były windy metra. Jakby ja nie wiem, czy tutaj jest po prostu jakoś bardziej będzie więcej osób faktycznie niepełnosprawnych korzystać, czy to będzie pełnoprawne wyjście, czy po prostu jedna będzie na pół piętro, a druga jeszcze niżej, czy jedna będzie tylko i wyłącznie towarowa, nie wiem tego. Chociaż jest prawdopodobne, że jedna będzie tylko towarowa i byłby to smutny znak ze strony metra, że jedna dla nas, druga dla was. Jednak byłoby bardzo miło, gdyby faktycznie były dwie windy. Czułbym się wtedy jak w takich galeriach handlowych, na przykład w Arkadii. Zawsze się kojarzą te wielkie windy, tam się wchodzi. I tak samo w metrze. Nie powiem, że nie są potrzebne, tylko nie wiem koniecznie, czy w tym rejonie. Tym bardziej, że to nie jest wyjście bezpośrednio pod ratuszem. Chociaż do ratusza da się stąd oczywiście dojść. Także jest to dosyć ciekawa rzecz i na pewno spektakularna. Ale spokojnie, z wind jeszcze tutaj trochę jest. Mamy oczywiście ładne windy. Też przeszklone właśnie z logiem metra, które się już pojawiły w różnych miejscach, pojedyncze też. I kultowe już według mnie, znaczy kultowe, jedna winda kultowa bezpośrednio na środku ulicy Kondratowicza. Z ładnym chodniczkiem obok siebie, co prawda ta winda ma pewien problem, a mianowicie jest faktycznie na środku ulicy, nie jest równo po środku, co psuje bardzo wygląd tego miejsca, no, no niestety. Natomiast nie ma żadnej wysepki, żeby się na niej zatrzymać. Zazwyczaj były wysepki, bo to są windy tylko i wyłącznie towarowe, ale tutaj czegoś takiego nie widzę. To są windy towarowe i windy ewakuacyjne. Tak, windy mogą być ewakuacyjne w metrze, to jest też ciekawe. No i tutaj ogólnie te wszystkie windy ładnie wyglądają, nawet ta po środku. Są ładnie poprzeszklane i też co ważne, właśnie tutaj na środku ulicy Kondratowicza zaczynają się pojawiać już drzewka i to jest też miły znak, że faktycznie na środku ulicy będą drzewa, a nie będzie ani chodnika, ani betonozy, ani trawy, tylko będzie i trawa, i drzewka, więc to jest według mnie bardzo dobre podejście. Co prawda muszę przyznać, że z moich osobistych faktycznie względów z tych stacji metra pewnie bardzo rzadko będę korzystać, chyba że będę jeździć na budowę zajezdni Anopol metrem. No nie wiem, zobaczymy. Ale ładnie to wygląda, ładnie się to wszystko prezentuje. Mamy też tutaj to skrzyżowanie, ale skrzyżowanie sądzę, że już się naoglądaliście w międzyczasie, jak tutaj gadałem o windach czy o innych rzeczach. Także tak mniej więcej wygląda ta stacja metra. Ale więcej o tych stacjach i konkretnych zdjęć pewnie jeszcze będą w osobnych materiałach o każdej z tych stacji. Dobrze, przejdźmy sobie dalej, czyli do wentylatorni V20. Jest to wentylatornia na najbardziej zaawansowanym etapie, ponieważ tutaj nie mamy żadnych już otworów technologicznych. Znajduje się ona na Nasiszu oczywiście i tutaj powoli zaczyna być już odtwarzana jezdnia. Tu najwcześniej na całym odcinku Brudnowskim zobaczymy faktycznie, że wróciła już tutaj ulica do normalnego użytku. Także prawdopodobnie tutaj możecie się spodziewać, iż niedługo już faktycznie będzie przejazd. Nie mówię kiedy, ale mówię, że niedługo, bo tutaj tylko wentylatornia jeszcze do wykończenia jest, ale ona jest na tyle daleko od tej drogi, że teraz spokojnie można byłoby już to właściwie otwierać. Także przeskakując szybciej, bo wiem, że wentylatornie was mniej interesują, więc lecimy do na stacji metro Zacisze i na Zaciszu mnie akurat miła rzecz spotkała, mianowicie spotkał mnie widz, jedna z osób, która pewnie też ogląda ten film, więc pozdrawiam serdecznie. Ale wracając do stacji metra, no to jest stacja, o której więcej opowie Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy stacji metra Zacisze. Jak widzicie, uliczki powoli są tutaj odtwarzane. Jest to stacja, gdzie odtwarzanie ulic jest najbardziej zaawansowane. Drogi mają zostać otwarte w wakacje. Za to przy wentylatorni V20 drogi mają już niedługo zostać otwarte. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut.
No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, trochę się tutaj tego dzieje. Tu jest najbardziej zaawansowana stacja, jeżeli chodzi o odtwarzanie ulic. Na pewno nie dlatego, że jest to najmniejsza stacja i bardzo mało zajęła i był bardzo mały plac budowy. Nie, na pewno nie o to chodzi. Natomiast tak, faktycznie tak to wygląda. Stacja wygląda całkiem ładnie. Też Cię prezentuję już z jedną gotową windą, bo tutaj są dwie windy na całej stacji. Ogólnie ta stacja jest strasznie mała. Mamy dwa wyjścia, oczywiście ze schodami ruchomymi i mamy dwie windy. I tyle. Dwa wyjścia. To jest rekordowa stacja, jeżeli chodzi o ilość wejść na stację metra, ale też jest z drugą stronę rekordowa pod względem ilości zejść na peron na drugiej linii metra, bo to są trzy zejścia na wszystkich innych stacjach. To są maksymalnie dwa zejścia. I nie wliczam tutaj oczywiście schodów ruchomych, chociaż nie wiem, jak jest na stadionie. Może stadion tutaj też ma trzy zejścia, ale Stadion Narodowy to jest specjalna stacja i to jest właściwie hub przesiadkowy, bo dopóki Port Praski nie powstanie w całości. Ale wracając do tej stacji, mamy faktycznie wyjścia. Tutaj nie będę dużo opowiadać, bo Sykut większość powiedział. Powoli jest odtworzona ulica. Mniej więcej proces zaawansowania przy ulicy tutaj w okolicy właściwie jest podobny jak było ostatnio. Mamy pierwszą warstwę asfaltu, chodniki są właściwie gotowe i niedługo będzie przygotowanie do wykończenia tej ulicy. Wszystkie ulice w metrze raczej będą w tym samym okresie oddane, co nie zmienia faktu, że tutaj dosyć te prace są już zaawansowane i ładnie to wygląda. No i oczywiście mamy windę. Tutaj to winda jest spektakularna, jak to windy oczywiście, ponieważ ma prześwit pod sobą. Jest połączona z obiektem technicznym. I pomiędzy obiektem technicznym a windą jest taki łącznik. Łącznik w powietrzu. I to wygląda ciekawie. Jakby nie spodziewałem się, że będziemy mogli kiedyś przejść pod metrem. Przejść pod metrem. No jakby, że usłyszeliście. Ale specjalnie dzięki temu będzie to możliwe. Metro chciało, żebyśmy mieli takie możliwości, więc też takie rzeczy stworzyło. No i co ważne, na górze, tak jak widzicie, tam są po prostu różne obiekty techniczne, wentylatornie. I tak dalej, to wszystko się gdzieś musi po prostu mieścić. No i tutaj ta winda jest oczywiście z ładnym logiem metra. Druga winda, z tego co patrzę na zdjęciach, czekajcie, muszę sobie do nich przeskoczyć, to wygląda podobnie zaawansowanie, w sensie nie mamy jeszcze szkła zamontowanego, ale powoli jest już montowana winda, także to tutaj wszystko powoli już faktycznie się pojawia. I co do warstw asfaltu, tutaj na tych ulicach, one będą powstawać w najbliższym czasie. Jak się już zacznie robić cieplej, to będziemy mieli kolejne warstwy asfaltu. Dobrze, to byłoby na tyle ze stacji metra Zacisze. Więcej zdjęć w specjalnym filmie, który się pojawi pewnie w najbliższym tygodniu lub chwilę później. I lecimy sobie dalej do wentylatorni V19. I tutaj ponownie dużo się nie zmieniło w teorii. Chociaż nie do końca, bo odtwarzania ulicy nie ma. Budynek jest bardziej wykończony, no wydaje mi się, że tutaj prace faktycznie coraz to bardziej trwają. Kolejna rzecz, która się zmieniła, to jest zakrycie otworu technologicznego. Ponieważ jest zakryty namiotem, to nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy on jest już zakryty, czy jeszcze nie. Raczej sądzę, że już go zamykają. Bo ile można? Jakby to jest wentylatornia. To już jest w ten sposób zakryty, że on nie jest na żaden sposób już przygodny, więc sądzę, że on jest po prostu tutaj zamykany przy tej części wentylatorni i z tego co pamiętam, wszystkie prawie otwory technologiczne będą zamykane teraz do końca marca jakoś mniej więcej, więc nie będziemy mogli już zbytnio dużo później patrzeć na dół, ale też w sumie najwyższa pora, bo biorąc pod uwagę, kiedy te stacje metra mają być już gotowe, to przydałoby się już zacząć kończyć otwory technologiczne. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o wentylatornię V19. No i na koniec mamy jeszcze komodę demontażową KD18. Tutaj to nasze tarcze TBM były wyjmowane. Gdzieś mój folder od tego... O, jest, dobrze. I tutaj się też trochę zmieniło, mianowicie jest już zamykany jeden z otworów, przez który były wyjmowane tarcze. I to jest największa nowina, jeżeli chodzi o ten obiekt. Co prawda mamy cały czas dosyć dużą ilość kablów wszelkiego rodzaju, które się tutaj znajdują, jak i również podkładów do torów. Nie jestem przekonany, czy one będą tutaj wszystkie jeszcze wkładane, czy w jakiś inny sposób. Mamy jeden otwór technologiczny otwarty, drugi jest powoli zamykany, jak widzicie na zdjęciach bezpośrednio nad tym otworem.
Jeszcze jak widzicie, nie jest całkowicie zlany, to wszystko powoli powstaje i ten otwór właśnie będzie zamykany na przełomie lutego i marca, także to już niedługo. I tutaj będzie znikało to. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja jak na przykład przy komorze demontażowej na Bemowie. Tutaj została już tak zamknięta, że po prostu już ulica jedzie normalnie na górze, bo to jest ulica Górczewska. Tutaj to nie jest ulica główna, czy jakkolwiek niezbędna do życia, dlatego powoli tutaj dopiero co odtwarzaniem. Oczywiście zacisze o wiele bardziej zyska z komunikacją dzięki temu, bo będzie na przykład lepszy dojazd do metra samochodem. Co nie zmienia faktu, że aktualnie tej prace mogą trwać trochę dłużej i bardziej powoli, nie trzeba się aż tak bardzo spieszyć. Także tak mniej więcej wygląda komora demontażowa KD18. I na koniec, bo już widzę, że ten film trwa strasznie długo, a ja mam do zmontowania na niego jakieś góra 2 godziny, to zapraszam Was teraz serdecznie na ciekawostkę, którą ma dla Was Jakub Sykut. Jak widzicie, w okolicy metra znajdują się głównie domki, domki i domki. Mieszkańcy tych domków będą mogli w ciągu 15-16 minut dojechać do metro Świętokrzyska, za to do Brudna w 5 minut. Jest to naprawdę satysfakcjonujący czas. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak, już te klasyczne domki, 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 które Sykut powiedział pewnie z jakieś 2 lata temu. W jednym z pierwszych odcinków, w którym wystąpił na tym kanale. Dzięki, Awizo. Jestem na warszawskim Zaciszu, gdzie znajdują się głównie domki, domki i domki. Co ja tu robię? To tak to wyglądało właśnie. I cały czas tak to wygląda. Cały czas na Zaciszu jest pełno domków. I wy mnie powiecie, że to nie będą jedne z najbardziej luksusowych, jeżeli chodzi o komunikację miejską, domków. Oczywiście Zacisze Wilno też jest ciekawą lokalizacją, bo o ile jest w teorii daleko od centrum, to z dojazdem do metra pociągiem jest szybko, tylko pociąg nie jeździ tak często jak metro. Trzeba o tym pamiętać. A tutaj, na Zaciszu, jak się wsiądzie w metro, no to będzie całkiem nieźle, wam powiem. To będzie całkiem nieźle. I też swoją drogą tak się ostatnio zastanawiałem, gdzie mogą istnieć kursy skrócone w przyszłości, jak już otworzą całą długą linię metra, to sądzę, że kursy skrócone będą w metrze na odcinku na przykład od Trockiej do stacji metra Bemowo, bo na tym odcinku pewnie będzie największy ruch, a na dalszych odcinkach już trochę mniejszy, bo wiemy, jak to będzie z wykorzystaniem metra na przykład do stacji Karolin. Co prawda na Lazurowej pewnie będzie dużo osób wysiadać, ale na Karolin to raczej sądzę, że nie będzie to dosyć dużo osób. Także tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek. I już więcej będzie niedługo kolejnych filmów. W najbliższym czasie pojawi się oczywiście Warszawa Zachodnia. Ten film czeka na Was bezpośrednio z placu budowy. Co prawda nie wchodziłem na wszystkie ciekawe miejsca, ale sądzę, że to co zobaczycie i tak będzie dosyć ciekawą nowiną. Ja się nie spodziewałem tego, że tam to zobaczę jak już wejdę na plac budowy, ale faktycznie znalazłem to. I mniejsza z tym już to będzie, bo jest zaległe za ten weekend, bo się nie pojawiło, bo było bardzo mało informacji. No i też nie miałem zbytnio czasu jak tego nagrać, no, ale to przy okazji tylko i wyłącznie. Także kolejne odcinki zapraszamy do metra na Brudnie, Zaciszu i Kondratowicza. To będą poszczególne filmy z każdej też stacji, bez mojego gadania, z dokładnymi zdjęciami, z muzyczką i tak dalej. I one będą się pojawiać na przestrzeni najbliższego tygodnia. To będą 3 filmy i w nich będziecie mogli zaobserwować konkretne rzeczy. Także zapraszam do oglądania i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Możecie mnie też wspierać jak chcecie. Macie wtedy dostęp do filmów za kulisami i innych bajerów. No i wspieracie moją twórczość. A coraz nas tutaj jest już więcej. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!